Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 18:30. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 42-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, który prowadził samochód marki Hyundai, potrącił pieszego znajdującego się na pasach. W wyniku czego mężczyzna został zabrany przez ogon karetki pogotowia do szpitala. W chwili obecnej prowadzone są czynności wyjaśniające w tej sprawie. Policjanci przypominają pieszym o noszeniu odblasków. Prawo nakłada na nas obowiązek noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym po zmierzchu. Przypominamy tutaj, że pieszy poruszający się po drodze poza terenem zabudowanym po zmierzchu widoczny jest z odległości 150 metrów, natomiast pieszy, która nie posiada takich odblasków, widoczny jest z odległości dopiero 40 metrów. Dlatego też pamiętajmy, abyśmy byli widoczni. Dzięki temu kierujący pojazdem może wykonać już wcześniej odpowiedni manewr. Może wyhamować, może nas ominąć, bądź też może zmniejszyć prędkość. Bezpiecznie jest posiadać dwa elementy odblaskowe, jeden z przodu i drugi z tyłu, lub stosować takie rodzaje odblasków, które widać z obydwu stron sylwetki. Osobom nie stosującym się do tego przepisu grozi mandat.